Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Kolejny noworodek zmarł w kępińskim szpitalu. Do dramatycznej sytuacji doszło 2 czerwca na porodówce. Trafiła tam kobieta ze znacznie przenoszoną ciążą. Przebieg zdarzenia był taki, że zgłosiła się ciężarna i stwierdzone zostało zagrożenie płodu. Podjęto natychmiastowe czynności. Wykonano cięcie cesarskie. Noworodek urodził się żywy, ale w bardzo ciężkim stanie. Próby leczenia tego noworodka skończyły się negatywnie. Dziecko po urodzeniu otrzymało tylko 1 punkt w skali Apgar. Z ostrowskiego szpitala wysłano karetkę neonatologiczną, ale została ona zawrócona. Stwierdziliśmy zgon noworodka. W tej chwili oczekujemy na wynik sekcji zwłok i praktycznie potwierdzenie naszych podejrzeń co do przyczyny śmierci tego noworodka. Ciało noworodka zabezpieczono do sekcji zwłok, którą przeprowadzono we Wrocławiu. Jej wyniki potwierdziły w środę przyczyny śmierci dziecka. Jest to na pewno tragedia dla matki, jak i dla nas. To trzeci noworodek, którego w ostatnim czasie nie udało się uratować mimo natychmiastowej reakcji, przyznał po otrzymaniu wyników sekcji zwłok dr Bera. Dyrekcja kępińskiego szpitala powiadomiła o zdarzeniu prokuraturę rejonową w Kępnie, jednak niewykluczone, że sprawę przejmie prokuratura regionalna w Łodzi. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.